Cześć, oglądasz drugą część szczegółowej prezentacji John Deere'a nowej serii 6R. Jeśli chcesz obejrzeć pierwszą, link do niej zostawiam pod filmem. Wszystkie ciągniki 6R wyposażone będą w elektrozawory sterujące rozdzielaczem wyjść hydraulicznych. To jest standard w czterocylindrowych modelach maksymalnie 5 par wyjść, w sześciocylindrowych maksymalnie 6 par wyjść. Bardzo dobrym i fajnym rozwiązaniem jest tutaj dźwignia, która nam upuszcza ciśnienie i łatwo możemy wypiąć przewód hydrauliczny, czy też go nawet wpiąć. Jest to dużo ułatwione. Wyjścia widzimy siedmiopinowe elektryczne, widzimy złącze IsoBus, które w sześciocylindrowych ciągnikach, gdzie mamy standardowo przygotowanie pod prowadzenie, będzie standardem, zawsze tutaj będzie. Jeżeli w czterocylindrowym również sobie to przygotowanie zamówimy, również to złącze IsoBus tutaj się pojawi. W złączach układu hamulcowego to dwuobwodowa instalacja pneumatyczna lub 2 plus 1, jednoobwodowa. Możemy mieć dwuprzewodową instalację hydrauliczną z wykrywaniem również jednego obwodu, czyli możemy korzystać z jednego złącza. I dodatkowo, jeśli ktoś sobie życzy, może być tutaj złącze ABS. Ciągnik oczywiście może mieć złącza Power Beyond. Widzimy tutaj miejsca, w które po prostu możemy wkręcić szybko złącza. Złącze sterujące, ciśnieniowe oraz powrót może być tutaj zamontowany. Opcjami wyposażenia są też przednia szyba laminowana, czyli możemy mieć taką jak w samochodzie, gdy uderzy nam kamień, no nie rozsypie nam się w taki mak. Tylna szyba może być ogrzewana. Możemy mieć immobilizer, czyli tylko nasz kluczyk będzie kompatybilny z naszym egzemplarzem ciągnika. Opcją z lewej strony jest chłodzony schowek oraz taka dodatkowa szyna. Tutaj miejsca montażowe mamy, w każdej chwili możemy ją sobie dokupić, ale opcjonalnie możemy ciągnik już zamówić z taką szyną i świetnie rozwiązanym takim przesuwnym elementem, dzięki czemu sterownik będziemy mogli sobie przesuwać w przód i w tył. Opcjonalnie w dachu okno dachowe, przeszklone, otwierane oraz przednią część nieotwieraną, ale panoramiczną, przeszkloną, która na pewno ułatwi pracę z ładowaczem. W starej serii 6R klimatyzacja automatyczna była opcją, tutaj jest już standardem. Mamy przyciski do zwiększania temperatury oraz automatycznej czy też manualnej pracy wentylatora. Wszystko wyświetla nam się na wyświetlaczu. Mamy też przycisk do wyboru kierunku nawiewu. Trzy pakiety świateł, Select Premium, światła halogenowe, oczywiście Select z mniejszą ilością, Premium z większą ilością świateł oraz Ultimate, gdzie mamy już oświetlenie LED-owe. Opcją w każdym przypadku są światła na słupkach, z przodu, po bokach i z tyłu na tej samej wysokości. Te światła robocze również są opcją i co ciekawe, w przypadku tych wersji halogenowych możemy dobrać sobie również dodatkowe światła LED-owe. Światła mijania aktualnie mamy jeszcze halogenowe, ale po 7 listopada również będą te światła LED-owe. LED-owe mamy już światła drogowe, kolokwialnie mówiąc długie, także będzie pakiet już w przypadku Ultimate'a praktycznie cały w LED-zie. Z prawej strony ciągnika mamy miejsce, gdzie znajduje się akumulator i możemy do niego zajrzeć. Mamy też miejsce, które pozwala nam awaryjnie podłączyć się i na przykład naładować akumulator. A jeśli chodzi o wyłączanie prądu, to mamy w sumie dwie opcje. Albo tego odcięcia, wyłączania nie mamy w ogóle, lub mamy, tak jak tutaj w tym przypadku, automatyczne, czyli ciągnik sam rozłącza, jeśli jest w stanie spoczynku. Zaczepy transportowe do wyboru, wyłącznie górny zaczep automatyczny z dwoma rodzajami sworznia, 31 i 38 mm. Widzimy tutaj tę ramę nośną długą, mamy zamontowany tutaj zaczep kulowy K80, zamiast niego moglibyśmy sobie wsunąć piton fix. Mamy możliwość zaczepu hitch hydraulicznie podnoszonego, no i tutaj jeśli wymontujemy ten zaczep, to swobodnie możemy wsunąć belkę, tak zwaną rolniczą, zaczep polowy. W ramach ciekawostki powiem, że ciągniki, które skonfigurowane są tak, że ich szerokość przekracza 2,55 m, będziemy mieli takie ramię boczne, łamane, składane z odblaskiem. W ramach bezpieczeństwa jest takie coś wymagane, ale opcjonalnie można generalnie sobie
takie coś też zamówić. Wspominałem wcześniej, że powiększony zbiornik paliwa będzie widoczny, bo okala on lewą stronę, lewe wnętrze tylnego koła. Jest opcja również zwiększenia zbiornika oleju hydraulicznego. Jeśli mamy maszyny, które potrzebują tego oleju dużo, jakieś duże przyczepy z dużym zapotrzebowaniem na przykład, to podobnie jak z lewej strony będziemy mieli zbiornik w prawym kole, no ale będzie to już zbiornik oleju hydraulicznego. W masce ciągnika mamy specjalne okno inspekcyjne, dzięki któremu możemy łatwo skontrolować poziom oleju, ale opcją również bardzo ciekawą jest możliwość sprawdzania poziomu oleju czy też poziomu płynu chłodniczego z poziomu monitora. Ale no, jest to oczywiście opcja, którą możemy sobie zamówić. Podnośnik na hakach jest w stanie podnieść 8100 kg. Wszyscy dobrze znamy moce dodatkowe w John Deere zwana IPM. Przy wykorzystaniu transportowym powyżej 15 km na godzinę do 40 koni mechanicznych w przypadku sześciocylindrowych modeli. Ta moc jest dozowana, tyle ile jest potrzebna. Przy faktycznej pracy z WOM musimy się poruszać i musi to obciążenie na wałku być. Oraz nowość przy obciążeniu hydraulicznym, czyli jeśli pracujemy ze stałym wydatkiem na przykład i w czasie tej pracy okaże się, że układ hydrauliczny obciążył nam tak ciągnik, że na przykład musiałby zwolnić, to ta moc jest dołączana i wykorzystywana, też jest dozowana odpowiednio do tego, jakie są potrzeby ciągnika. Myślę, że warto zwrócić uwagę na rozstaw osi. Ciągnik za nami dysponuje rozstawem 2765 mm, a model stosunkowo modelowo niższy, bo 6R175 jest dłuższy, ma 2800 mm i tak naprawdę parametrami też znacząco się różni, bo na przykład udźwig podnośnika wzrasta w tym niższym modelu prawie o 1,5 tony, czyli tutaj nad wyborem trzeba się dobrze zastanowić, bo nie tylko moc, ale i te parametry robocze są ważne. Na pewno duża wizualna różnica w kabinie w nowej serii 6R. Zniknęły zegary za kierownicy, mamy teraz wyświetlacz na słupku, który bardzo czytelnie przekazuje wszelkie informacje i zmodyfikowany joystick z czujnikiem dotyku i zmianą kierunku jazdy. Pod wyświetlaczem mamy przyciski skrótów, dzięki którym bardzo łatwo przechodzimy w dane miejsce interfejsu. Pierwsze jest to po prostu przełączanie tych kart, które mamy tutaj sobie ustawione i skonfigurowane pod swoje wymagania, czyli te wszystkie tutaj kafelki mogą być ustalane przez użytkownika i to, co na nich wyświetlane. Kolejny skrót to szybkie przejście do wydatków oleju danej pary hydraulicznej. Ciekawostka, że możemy sobie rozdzielać parę lub łączyć parę, czyli możemy ustawiać przepływ jednocześnie dla minusa i plusa, albo ustawiać przepływ osobno dla minusa i plusa, czyli wsuwanie i wysuwanie może mieć różny przepływ i różny czas. Kolejne, podnośnik tylny, tutaj górne ograniczenie, szybkość opadania, prędkość podnoszenia też jest, także podnoszenie możemy sobie regulować, jeśli na maksa ustawimy, to naprawdę bardzo szybko jest maszyna podnoszona i czasami warto sobie zmniejszyć. Obciążenie, głębokość, tutaj regulacje siłowe, czułość uślizgu, jak szybko ma reagować podnośnik na uślizg, no i wskazanie danej wartości, jeśli chodzi o aktualne ustawienie podnośnika, widzimy, że podnośnik dąży do zadanego ustawienia. Kolejne, silnik. No, w silniku widzimy taką skalę, która pokazuje nam aktualne wykorzystanie mocy. Gwałtowne dodanie gazu też tam tutaj wskazuje, że coś się dzieje. Mamy zaprogramowane prędkości silnika. Możemy sobie ustalić maksymalną prędkość obrotową silnika. Możemy sobie dane obroty ustalić i teraz więcej jak 1310 nie jestem w stanie wjechać. No i tutaj prędkości jedynka i dwójka, które sobie uruchamiamy też z podłokietnika. Tylny WOM, czyli aktualna prędkość. No i czyszczenie filtra spalin, tutaj tryb automatyczny załączony. Przekładnia. W przekładni mamy bardzo ciekawe ustawienia, bo ustawienia tego, jak ta przekładnia ma reagować na obciążenie. Pełne auto jest to tryb, w którym przekładnia się uczy i jakby warunki na polu są
całkowicie przez sterownik, komputer rozpoznawane i dostosowywanie obrotów do obciążenia jest no już całkowicie przez ciągnik obsługiwane. W przypadku niestandardowego ustawienia możemy ingerować w to, jak przekładnia będzie się zachowywać względem obrotów. Załóżmy, że pracujemy bez WOM-u, możemy sobie tutaj określić, na przykład ustalając to początkowo duży procent, załóżmy 28 czy 30%, i teraz pracując nagle w ciężkich warunkach, czyli wjeżdżamy w ciężkie warunki na polu, góra lub ziemia, która stawia większy opór, obroty zaczną nam spadać. Jeśli spadną o 30%, dopiero ciągnik zareaguje przekładnią i zmieni przełożenie. Jeśli będziemy widzieli, że te obroty spadają, no za mocno ten ciągnik zjeżdża do niskich obrotów, a nie redukuje przekładnią, możemy sobie ten procent wtedy właśnie dostosować. Jest to na pewno taki sposób na dostosowanie bardzo wygodny. I stosujemy to w warunkach właśnie mozaiki, gleb, gdzie mamy chwilowo duże obciążenie i ta przekładnia by nam bardzo mocno zmieniała te przełożenia, to tutaj możemy to zablokować, by przejechać ten moment oporu z tą samą prędkością. Może obroty troszeczkę spadną, ale za chwileczkę wrócą, bo ten opór ustąpi. Także to ustawienie w przypadku pracy bez WOM to analogicznie przy pracy z WOM-em. Minimalna prędkość silnika. Ustalamy sobie tutaj zakładaną prędkość, którą chcemy uzyskiwać na przykład przy pracy z WOM-em, czyli włączamy sobie te funkcje na WOM i teraz po włączeniu wałka ciągnik kręca się na 1710 obrotów na minutę, bo tak mu założyłem. Tak samo przy pracy z hydrauliką, jeśli chcemy mieć szybszą na przykład reakcję przy regulowaniu jakiejś części hydraulicznej. Widzicie, że działam hydrauliką i obroty wzrastają, czyli takie automatyczne zwiększanie obrotów przy pracy z daną tutaj opcją. Mamy maksymalną ustaloną prędkość, ale to zawsze ustalamy sobie rolką, czyli czy mamy ten ekran, czy go nie mamy, zawsze rolka odpowiada za maksymalną dopuszczalną prędkością, jaką mamy pod pedałem przyspieszenia, czy też w joysticku. Tempomat pierwszy i drugi, widzimy teraz aktywowany drugi. Przełączam się, widzimy, że aktywowany pierwszy, czyli tym przełącznikiem przełączamy sobie te tempomaty i to pchnięcie w prawo uruchamia nam tą zaprogramowaną prędkość. A tutaj mamy też fajną opcję, bo wykorzystuję ją w polu. Na przykład przy pracy z pługiem na uwrociu ustaliłem sobie, że do przodu 7 km na godzinę, do tyłu 6. A polega to na tym, że nieważne ile jedziemy do przodu, włączamy kierunek jazdy do tyłu i ciągnik automatycznie obierze prędkość 6 km na godzinę. Zmieniając ponownie rewersem do przodu, ciągnik zacznie jechać 7 km na godzinę lub oczywiście inną zaprogramowaną. Nie musimy sobie już dozować joystickiem na tym uwrociu do danej prędkości. Zawsze mamy taką prędkość, tak jakbyśmy byli na power shifcie i danym biegu i na wolnych obrotach mieli jakąś prędkość. Ręcznie, no to już taki naprawdę ręczny tryb przekładni, gdzie można powiedzieć, że ustalając sobie na przykład 10 km na godzinę, to jakby był nasz sztywny bieg, który ciągnik nie może już zmienić i teraz dozując prędkość od 0 do 10 na godzinę mamy cały czas jedno przełożenie, czyli zaczynając od najniższych obrotów do najwyższych obrotów, tam 2100, dopiero będziemy mieć tą prędkość 10 km na godzinę, czyli takie stałe przełożenie, które możemy sobie dostosowywać. Tylny WOM, aktualna prędkość obrotowa wałka, tutaj tempomat tylnego WOM, tak aby mieć tą ustawioną wartość na wałku. I zewnętrzne sterowanie WOM, czyli po włączeniu będziemy mogli obsługiwać ten przycisk z tyłu na błotniku i wybór 540, 540E i 1000. Tą funkcję możemy fajnie zgrać sobie z niestandardowym ustawieniem przekładni, ponieważ włączając sobie funkcję właśnie tutaj włączania danych obrotów przy włączeniu wałka, czyli 1710 obrotów, teraz po naciśnięciu przycisku włączania, no oczywiście musimy sobie aktywować te funkcje, naciskam, obroty się zwiększają, chwilę trzeba przyciskać, żeby ten wałek się z powrotem nie wyłączył. Wyłączam. Widzicie, że słychać sygnalizator i awaryjki, one informują o tym, że ta funkcja jest aktywna i że no niebezpieczeństwo czyha, jeśli ktoś tu naciśnie, no to ten wałek się włącza. Czyli jeśli potrzebujemy tego wałka, na przykład w opryskiwaczu, w jakimś wozie asenizacyjnym, a jesteśmy na zewnątrz, włączamy przyciskiem na zewnątrz, a uruchamiają nam się konkretne obroty z tyłu. Widzimy opuszczenie podnośnika, uruchomienie trzeciej
sekcji hydrauliki, plus później uruchomienie pozycji pływającej, tempomat, przedni podnośnik i też pozycja pływająca przedniego podnośnika. To wszystko możemy sobie w jednej sekwencji wyzwalać jednym przyciskiem, czy to na Command Pro, czy tutaj na podłokietniku. To wszystko możemy zaprogramować. Może się też to dziać automatycznie przy przekroczeniu linii uwrocia, którą wcześniej sobie wprowadziliśmy. Czyli tak naprawdę nie będziemy musieli nic nacisnąć, a maszyna się podniesie, odpowiednio dostosuje do tego, jak ma działać na uwrociu, a jak ma działać w warunkach polowych. Sterowanie oświetleniem, wybieranie sobie graficznie, które światła chcemy obsługiwać, klimatyzacja i tutaj wybór tego, jaki przycisk ma odpowiadać za jaką funkcję. Pierwsza, druga para, tempomaty, prowadzenie automatyczne, bardzo wygodne miejsce na przyciskanie sobie i wznawianie prowadzenia równoległego. Nowa seria 6R posiada ogromne możliwości rolnictwa precyzyjnego. Przez Operation Center, które przez przeglądarkę czy też telefon możemy obsługiwać i kontrolować, czy też nadawać zadania i przesyłać zadania operatorowi do kabiny przez na przykład funkcję autoturn, czyli automatyczne uwrocia. Ja tutaj bodajże na tym polu, które mamy oznaczone, wykonywałem siew z automatycznym zawracaniem ciągnik sam i tak naprawdę zasiał to pole. Ale te informacje i jakby to, jak działałem już z maszyną podczas pracy, zobaczycie na moim innym filmie. Zostawiam Wam kartę w prawym górnym rogu, możecie sobie przejść i obejrzeć ten film oraz spójrzcie też na inne filmy, gdzie ten ciągnik występował, pracował. Tam wykorzystywałem funkcję prowadzenia równoległego i nie tylko. I tam można zobaczyć więcej o tych wszystkich możliwościach. Opcją wyposażenia jest również kierowanie zmienne, dzięki któremu możemy sobie przyspieszyć skręt. Bardzo przydatna opcja na uwrociach w polu. Do 15 na godzinę przy włączonym będziemy wykonywać bardzo szybko skręt. Szybko i pełen skręt. Wolno. Kilka obrotów trzeba wykonać. Przedstawię Wam teraz stosowanie joysticka Command Pro. Jest tutaj naprawdę sporo funkcji jazdy. Żeby ruszyć, przycisk od tyłu popychamy i już mamy jakąś prędkość, przyspieszamy bez przycisku, zwalniamy bez przycisku. Zmiana kierunku jazdy do lewej z przyciskiem. Do przodu. Jest druga opcja zmiany, bez przycisku. Czyli przeciągnięcie do siebie. Korzystam różnie, bo jeśli chcę sobie nadać kierunek, a jeszcze nie ruszać i dozować powiedzmy prędkość pedałem przyspieszenia, to fajnie jest sobie wybrać teraz do tyłu, do przodu i teraz wiem, że naciskając pedał przyspieszenia będę jechał no teraz do tyłu, tak? A nie używam sobie tego rewersu z lewej strony, czyli nie używam praktycznie już w ogóle tej dźwigni przy kierownicy. Funkcja kolejna to takie pełzanie, czyli bardzo dobre do podpinania narzędzi. Możemy sobie przeciągnąć dźwignię, rolką dostosować prędkość, z tym, że to są prędkości maksymalnie do 5 km na godzinę, czyli bardzo wolne. I tutaj sobie ustalamy, z jaką prędkością chcemy maksymalnie pełzać, przemieszczać się. I to bardzo precyzyjnie możemy dozować tę prędkość, naprawdę możemy sobie skręcić bardzo nisko, bardzo szybko i teraz widzimy, że maksymalne wychylenie Command Pro powoduje niską prędkość. Mało tego, możemy sobie cały czas wychyleniem dozować tę prędkość. W joysticku mamy jeszcze taki tryb przechodzenia do prędkości maksymalnej, czyli tą prędkość, którą mamy ustawioną na rolce maksymalną, on do niej będzie dążył, nie będziemy musieli joysticka trzymać. I tempomat. Na joysticku mamy dwie pozycje tempomatu, które możemy sobie ustalać na wyświetlaczu. Teraz ustalona dana prędkość, musimy poruszać się, wciskamy w prawo i uruchamia nam się tempomat 5 km na godzinę, który był zaprogramowany. Pod drugim możemy mieć zupełnie inną prędkość i tę prędkość aktywować. Gdy jesteśmy rozpędzani na joysticku, żeby dezaktywować aktualną prędkość, możemy delikatnie dotknąć hamulca, ale możemy też wychylić joystick w tym kierunku, w którym jedziemy, przeciągając do siebie i do przodu i dezaktywujemy tę prędkość, czyli jadąc na przykład na tempomacie, możemy sobie dezaktywować ten tempomat i zejdzie nam wtedy do zera na godzinę. Nie musimy delikatnie przyciskać hamulca, czy też hamować. Fajne zastosowanie joystick ma wtedy, kiedy chcemy dość szybko schamować, skręcić skrzyżowanie i teraz utrzymać daną prędkość. Widzimy, że tylko popchnięcie joysticka powoduje utrzymanie tej prędkości. Gdy chcemy to tak dynamicznie, fajnie zrobić i wyjść z tego zakrętu,
no to nie zawsze wychodzi za pomocą pedału przyspieszenia, trzeba naprawdę się wprawić. A jeśli zrobimy to joystickiem, po prostu zapamiętamy tą prędkość, którą lecimy, no to bardzo, bardzo fajnie się z tego korzysta i tu się tutaj to no dobrze wykorzystuje, ja po prostu tak to wykorzystuję, żeby płynnie z tego zakrętu wyjść. Myślę, że śmiało można stwierdzić, że ciągnik, który dzisiaj tutaj prezentujemy, można przypisać do tej grupy takiego transportowca o 800 tak naprawdę kilogramów lżejszego od modelu 6R175. No i dedykować go właśnie takim zadaniom, a inne modele, te, które były w wcześniejszej serii, niech pozostaną tymi uciągowymi, ciężkimi ciągnikami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!